Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ostatnio montowaliśmy ramię MacLean na dwa monitory, które właśnie za mną są już powieszone, a dzisiaj będę chciał kontynuować tworzenie tego stanowiska i podłączymy sobie komputer, który ja już mam tutaj przygotowany i sprawdzimy w ogóle, jak te monitory się wyświetlają. Będziemy chcieli je odpowiednio ustawić w Windowsie. Zobaczymy, jak działa w ogóle ten rozszerzony pulpit. Moglibyście zapytać, po co mi dwa monitory? Jak wiecie, im większa przestrzeń robocza na pulpicie, tym po prostu lepiej, bo więcej można otworzyć okienek czy programów, które będą swobodnie rozmieszczone. Zawsze można zrobić to na jednym monitorze, ale zawsze musimy jakoś te okienka pościskać obok siebie, żeby zmieściły nam się na przykład 2-3 aplikacje. Tu w tej sytuacji na jednym monitorku będę miał podgląd na przykład z nagrywania mojego dźwięku. Tutaj będę miał uruchomiony program, którym będę nagrywał właśnie obraz z tej kamery. I będzie wszystko fajnie i wygodnie rozmieszczone. Chyba nie trzeba nikogo przekonywać do tego, że im większa przestrzeń robocza, tym wygodniej się po prostu pracuje. No ale dlaczego wybrałem akurat dwa monitory 24 cale, a nie na przykład 32 cale, jeden monitor albo 37 cali? No dla mnie odpowiedź i tutaj kalkulacja jest prosta. Wolałem mieć 2 razy 24, co daje mi po prostu 48 cali przestrzeni roboczej, niż na przykład 1,32 albo 37 cali. Podłączmy wreszcie komputer, który jest przygotowany obok mnie na dole. Ja za chwilę będę musiał zejść na dół, aby podłączyć tam do niego wszystkie kabelki oraz te dwa monitory Asusa 24 cale, które wiszą już na tym ramieniu i prezentują się naprawdę świetnie. I muszę Wam powiedzieć, że sam nie mogę się doczekać, jak będzie wyświetlany pulpit na tych monitorkach. Ustawimy sobie w Windowsie jeszcze ich kolejność, sprawdzimy, który jest główny, który pomocniczy, to sobie tam wszystko poustawiamy. Nie tracąc czasu, ja zabieram się do roboty, a Was zapraszam do oglądania. Jedziemy! Musiałem zejść chwilowo niżej, żeby podłączyć ten komputer. No to przejdźmy może do podłączenia tych kabelków. Będę się starał teraz wszystko odpowiednio podłączyć, tak żebyście widzieli. Mamy tutaj, tak, nie wiem od czego zacząć, a może zacznę podłączać od dołu sobie. Nie jest to za wygodnie. I prawdopodobnie nie będziecie widzieć wszystkich kabli, które ja podłączam. Ale tak, będę mówił po kolei. Zasilanie. To wiadomo, do zasilacza ATX-owego. Mam tutaj kabel DVI od jednego monitora. Wpinam sobie, włączę DVI na karcie graficznej. Pamiętajcie, wpinajcie sobie monitory. Niby to jest oczywiste, ale wiele osób o tym zapomina, że monitory podłączamy tutaj niżej do karty graficznej, a nie tu wyżej do płyty głównej, tak? Więc jeżeli macie kartę graficzną dedykowaną, monitory podłączacie w to właśnie, w te złącza niżej. Mam tutaj drugi monitor, jest on podłączony kablem HDMI, więc sobie podłączam tutaj HDMI. Mam drugi kabel jakiś USB, jest to prawdopodobnie jakiś hub, który idzie do monitora USB. Mam tutaj jeden kabel biały USB również, jest on prawdopodobnie do klawiatury białej i drugi kabel biały również USB. Do białej myszki, którą mam na biurku. Ok, kable są podłączone, ja wracam na górę, postaramy się to wszystko uruchomić i zobaczyć, czy nam się udało poprawnie wszystko podłączyć. Dobra, jak już mamy podłączony komputer, który jest właśnie w tej chwili odpalony, mam już obraz z obydwu monitorów, a jeżeli chcecie wiedzieć, jak prezentuje się komputer, to właśnie tak. Jednostkę PC, którą właśnie przed chwileczką podłączyłem, to i5 drugiej generacji, 6 GB pamięci RAM oraz GTX 560. Jest to starsza karta graficzna, ale przecież ja to nie będę grał. Ten komputer będzie służył głównie obróbce audio, nagrywaniu audio, dźwięku mojego z mikrofonu. Natomiast
jeżeli zajdzie taka potrzeba i ten komputer będzie musiał w przyszłości bardziej się wysilać, albo zmodernizuję tą jednostkę, albo ją po prostu wymienię. Za mną te oba monitorki już się świecą, co oznacza tyle, że są poprawnie podłączone. Zatem jeżeli mamy już monitorki podłączone, to sprawdźmy, czy Windows poprawnie je ustawił jako monitor główny i pomocniczy, czyli na przykład jako 1 i 2. W tym celu wchodzimy w prawym klawiszem myszy w opcję ustawienia ekranu. Otworzy się takie mniej więcej okienko i ja tu mam zaznaczone już jako monitor ten, który mam po prawej stronie jako pierwszy, a ten, który jest po lewej stronie jako drugi. Jeżeli na przykład nie wiecie, który jest który, możecie kliknąć przycisk Identyfikuj i system pokaże Wam, który monitor jest pierwszy, a który drugi. Ten wiadomo, że jest monitorem głównym, więc wszystko co robicie, to robicie na tym z numerkiem 1. Teraz ten jest monitorem pomocniczym, więc teoretycznie jest ustawiony tutaj po lewej stronie. Czyli jeżeli weźmiecie myszkę i przesuniecie kursorem w lewo, tak jak ja, to widać, że kursor myszki przeszedł tutaj właśnie na tą lewą stronę. Natomiast jeżeli chcecie mieć ten monitor, który ustawiony jest po lewej stronie, mieć po prawej stronie, tutaj, to wystarczy, że lewym klawiszem myszy przesuniecie ten monitor z dwójeczką na prawą stronę i klikniecie Zastosuj. I w tym momencie ten, który jest tutaj, ten fizyczny monitor główny, pozostaje na swoim miejscu. Ten pomocniczy przepinacie sobie tu i wtedy również w systemie macie ustawione poprawnie. Czyli pomocniczy macie po prawej stronie i główny macie po lewej stronie. W tym momencie wrócę do moich poprzednich ustawień. W tym momencie ja mam ustawione już poprawnie. Mam po prawej jako główny. Tak, kliknę jeszcze raz identyfikuj. Główny. Pomocniczy jako lewy mam tutaj po lewej mojej stronie. Również w analogicznej sytuacji, jeżeli mielibyście podłączone trzy monitorki, czyli trzeci dodatkowy, załóżmy tak jak ja mam w takiej konfiguracji, chciałbym dodatkowy mieć po prawej stronie, czyli jako ten trzeci, więc analogicznie tu mielibyście również pokazane te trzy monitorki, system Windows pokazałby Wam trzy monitorki i teraz jeżeli byście chcieli ustawić ich poprawną kolejność, to tak jak Wam pokazałem przed chwileczką, czyli po prostu przesuwacie sobie myszką te monitorki, jakkolwiek tam sobie chcecie ustawić, po czym klikacie zastosuj i macie ustawione monitory według własnej kolejności. Skoro ja mam już podłączoną jednostkę PC pod moje stanowisko, teraz z powodzeniem będę mógł nagrywać już dźwięk z zewnętrznych mikrofonów, takich jak na przykład SPC Gear SM900, o którym będę również nagrywał kolejny odcinek z tego, jak podłączam go pod to stanowisko. Także zapraszam Was serdecznie i gorąco do pozostania i oglądania następnych odcinków. Jeżeli Wam się podobało to, co Wam pokazałem dzisiaj, zostaw lajka, zasubskrybuj kanał, żeby być na bieżąco z kolejnymi odcinkami. Dziękuję Wam tymczasem i widzimy się już niedługo. Trzymajcie się, do zobaczenia.